Cześć, z tej strony Maciej Gnyszka. Dzisiaj mam dla Was absolutny cymes. Cymes polega na tym, że dzisiaj spotkamy się z Forrestem Gumpem. Tak, dobrze usłyszeliście, z Forrestem Gumpem, tylko że takim Forrestem Gumpem z Polski. I ten Forrest Gump nazywa się Tomasz Sobania. Witam Cię, Tomku. Witam Was też serdecznie. Tomek, słuchajcie, nadaje do nas z leśnych ostępów gdzieś tam w Polsce. Myślę, że nasze łącze już za moment się poprawi, bo tak to jest na początku. Już jest ok. Tomku, czy czujesz się polskim Forrestem Gumpem? No tak na mnie mówią. Poniekąd się czuję, dlatego że tak jak amerykański Forrest Gump przebiegł przez Stany, tak ja przebiegłem przez całą Polskę. No więc troszkę tak się identyfikuję, ale powiem Wam, że prawdziwym Forrestem Gumpem mogę stać się za 3 lata, kiedy jeśli się wszystko uda, to przebiegnę przez całe Stany. Taki mam pomysł szalony, wow. Po tym jak już inne inicjatywy, w tym bieg do Rzymu i jeszcze inny pomysł uda się zrealizować, tak krok po kroczku, dokładając sobie dystansu, być może za 3 lata zostanę prawdziwym Forrestem Gumpem. Ale wiesz co, bo ja myślałem, że to ja wymyśliłem pseudonim polski Forrest Gump, ale to tak? Rozumiem, że ktoś już przede mną to sformułował. No niestety nie byłeś pierwszy, Maciek, no już komuś przyszło do głowy. No. No dobrze, to słuchaj, to zanim porozmawiamy o bieganiu i o tym, jak sobie pobiegniesz do Rzymu, jak pobiegniesz po Stanach i tak dalej, to opowiedz najpierw, skąd w ogóle się wziąłeś, kim jest Tomasz Sobania, kiedy się pojawił na tej planecie, w jakich okolicznościach i co to w ogóle się działo? Pojawił się 23 lata temu i wydaje mi się, że ten wieczór, kiedy się urodziłem, wcale nie był wyjątkowy, był taki zupełnie zwyczajny. Ja też jestem raczej zwykłym chłopakiem z małego miasteczka na Śląsku. Ja po prostu mam taką wielką, naiwną wiarę, że wszystko można zrobić i to ona zaprowadziła mnie do tego, że dzisiaj szykuję się do przebiegnięcia 1500 kilometrów, że do tej pory napisałem już i wydałem 3 książki, że podróżuję i byłem w ponad 20 krajach świata, w tym przepłynąłem Atlantyk na pokładzie Daru Młodzieży, bo miałem odwagę i wiarę, żeby uwierzyć, że ja to będę mógł zrobić. No i to wszystko już się udało, więc Tomek Sobania, taki właśnie szalony chłopak, który realizuje swoje plany, spełnia swoje marzenia mimo różnych przeciwności, a jednym z tych marzeń jest właśnie bieganie, które zaczęło się w zupełnie nieoczywisty sposób, dlatego że ja zacząłem biegać wyłącznie dlatego, że wszędzie wychodziłem za późno i żeby zdążyć musiałem biegać. I gdyby nie to prawdopodobnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali, a stało się tak, że ja po prostu z czasem zacząłem lubić to coraz bardziej, a że zawsze miałem coś wspólnego ze sportem, to okazało się, że mam jakieś predyspozycje, mam całkiem spore możliwości i zacząłem trenować bieganie. Od 3 lat biegam w sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice, zresztą właśnie te leśne ostępy, Węgierska Górka, gdzie teraz jestem, to jest czas obozu sekcji lekkoatletycznej, to jest mój ostatni obóz przed biegiem do Rzymu. No i to tak się to wszystko jakoś potoczyło, że od tego biegania na dworzec doszło do pierwszych wypraw biegowych, do biegu do Santiago de Compostela, do biegu przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdyni i teraz do biegu maratonami do Rzymu, z Częstochowy do Rzymu. A powiedz, Tomek, ta mała miejscowość na Śląsku, to jak ona się nazywa? Ta, z której pochodzisz? Nazywa się Toszek i jeśli Toszek, ktokolwiek o nich słyszał albo będzie przyjeżdżał, to serdecznie zapraszam. Tak, o proszę, niedaleko Gliwic, ja w ogóle mieszkam już w Gliwicach, więc... Polski Forrest Gump pochodzi z Toszka, dla mnie bomba. Tak jest. Powiedziałeś o tym, że uwierzyłeś w to, że będziesz w stanie robić rzeczy niemożliwe. A powiedz mi, jak to się stało, że trafiłeś na spotkanie towarzystw biznesowych, bo tam po raz pierwszy się spotkaliśmy. Tak jest. No to jest też dosyć ciekawa historia, dlatego że ja zacząłem współpracować z Piotrkiem Mostowskim, który zajmuje się audytami energetycznymi i szeroko pojętą zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i tak dalej. To jest mi też dosyć bliski temat. A że wyprowadziłem się do Gliwic i trzeba było sobie jakoś radzić na swoim. Trochę nam cierwie.
coś nam przerwało, zdaje się, na moment. Urwało w momencie, że trzeba było sobie radzić na swoim... A teraz mnie dobrze słychać, czy... Proszę? Już odzyskujemy się. Urwało w momencie, gdy mówiłeś, że trzeba było sobie radzić po przeprowadzce do gminy. Tak jest. No i dzięki temu, że zacząłem współpracować z Piotrkiem, no to po prostu opłacam sobie czynsz i tak to się zaczęło, że Piotrek też mi powiedział o towarzystwach biznesowych, o tym, jakie to daje możliwości. No i że ktoś taki jak ja, kto ma trochę szalonych pomysłów i na pewno mógłby z tego skorzystać. Mhm. Więc sam pomysł, w ogóle sama formuła mi się bardzo spodobała od samego początku, że są ludzie, którzy się spotykają i którzy mówią o swoich potrzebach i sobie nawzajem pomagają. No po prostu coś genialnego. Niby takie proste, a wcale nie takie oczywiste, bo jak widać nie każdy na to wpadł, więc, mhm. więc fajna sprawa zupełnie. A i wybaczcie, jeśli będzie ten internet ciął, kurczę, no nie mam teraz niestety lepszych możliwości w tej węgierskiej górce. Nie ma sprawy. Jak mawiał mój dowódca z wojska, polska ninja nie jest miękka, więc damy sobie radę. Tak jest. Tomku, teraz przygotowujesz się do biegu do Rzymu. To będzie bieg w ogóle dość nietypowy, bo nasi słuchacze mogą sobie wyobrazić, że nie wiem, przez najbliższe 2 lata planujesz po 5 kilometrów dziennie sobie potruchtać, to chyba trochę inaczej będzie wyglądało. No troszkę inaczej, dlatego że nie mam 2 lat, mam 36 dni na to, żeby dobiec do Rzymu, a trasa to ponad 1500 kilometrów, a to oznacza, że dziennie będę musiał biegać dystans maratonu. Taki zresztą jest cel, taki jest tytuł mojego biegu, maratonami do Rzymu. W takiej właśnie formie przebiegłem przez całą Polskę, biegałem przez 18 dni z rzędu codziennie maraton. I teraz jest cel dokładnie taki sam, tylko żeby biegać przez 36 dni z rzędu. Więc wyzwanie jest większe, ale też jestem lepiej przygotowany, mam duże wsparcie też wielu firm i fizjoterapeutów. Będzie ze mną fizjoterapeutka na stałe, będziemy mieli maszynę od firmy Indiba Active Polska, która zajmuje się fizjoterapią między innymi kadry narodowej polskich piłkarzy, więc ja też będę korzystał z ich pomocy, z ich maszyny, więc no, możliwości są dużo większe niż kiedykolwiek wcześniej, więc od tego biegania na pociąg naprawdę się to rozkręciło i mam wrażenie, że jestem dobrze przygotowany, ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy po 1000 kilometrach, więc mam wielką nadzieję, że i moja głowa, i moje ciało to wszystko wytrzyma. Czyli jest możliwe, że będzie cię masowała ta sama maszyna, która masowała Roberta Lewandowskiego na przykład? No, nie, pewnie nie ta sama, ale chodzi nie ten sam egzemplarz, ale ta sama maszyna, tak, więc no cóż... No to świetnie, to wiesz, to już na samym początku bardzo dobrze rokuje. Zanim wejdziemy w szczegóły projektu, skąd pomysł i tak dalej, to powiedz mi, czy jest ci znana może postać świętego Maksymiliana Kolbe? Tak jest, no jak najbardziej. Nieraz o nim słyszałem i w ogóle czytałem książkę Tomasza Terlikowskiego, tę taką wielką kobyłę grubą. Tak, mam ją... No właśnie, no nie pokażę, leżała tu, ale ktoś mi przełożył, wiem dokładnie, no o którą książkę chodzi. I wiesz o tym, że święty Maksymilian był zdecydowanie maksymalistą. Oj, zdecydowanie też, no z tego co czytałem w tej książce to jak najbardziej. A wiesz o tym, że święty Maksymilian jest patronem towarzystw biznesowych? A tego już nie wiedziałem. A widzisz. Masz mnie. To tylko oznacza, że dobraliśmy się jak w korcu maku. Powiedz w takim razie, skąd pomysł, bo w ogóle na 36 maratonów, skąd pomysł, że do Rzymu i jak to się w ogóle rozwija i po co? No na początku pomysł zawsze był związany z tym, że to miała być pielgrzymka biegowa i kiedy biegłem do Santiago de Compostela w Hiszpanii, to wcześniej biegłem na Jasną Górę z mojej miejscowości i tak się to zawsze rozkręcało, że zawsze celem była jakaś pielgrzymka, jakieś sanktuarium. Po dobiegnięciu do Santiago wymyśliłem sobie, że przebiegnę przez całą Polskę i nie tyle miejsce, co data miała być takim symbolicznym celem, to znaczy 15 sierpnia chciałem dobiec nad morze i tak też się stało 2 lata temu. No i po tym biegu przez całą Polskę, właściwie jeszcze wcześniej, już biegnąc do Santiago, sobie myślałem, co ja tam będę robił, bo ja mam, no jestem troszkę takim marzycielem i lubię sobie pomyśleć, co będzie jeszcze już daleko w przód, nie wiem, te Stany za 3 lata, to jeszcze do Rzymu nie dobiegłem, a już sobie myślę o tym, co będzie za 3 lata, nie? Tak.
ale wtedy też myślałem, że jak już dobiegnę, przebiegnę przez całą Polskę, to kolejną taką pielgrzymką biegową byłby bieg z Częstochowy do Rzymu, a to między innymi dlatego, że to jest dwa razy tyle, co przez całą Polskę, więc wydawało mi się wtedy, że będę w stanie to zrobić, no i jak już sobie wymyśliłem, to muszę teraz wziąć się za bary z tym tematem i no i takie tego wyzwania się podjąć i no i poniekąd zawsze jest tak, że takie biegi to jest dla mnie świetna okazja do tego, żeby za wielu ludzi się modlić i ofiarowywać cały ten trud i tak było do tej pory, aczkolwiek teraz troszkę ze względu na to, że troszkę się w moim życiu pozmieniało, mam wrażenie, że może nie tyle będzie to bieg z Bogiem, co w poszukiwaniu Boga i wydaje mi się, że zawsze każda pielgrzymka jest do tego dobra, każdy czas, kiedy się długo idzie, biegnie, zastanawia, to myślę, że tutaj będę miał dużo czasu na przemyślenia i na jakiś taki mały powrót, więc i chyba na momencik przerwało, ale już jestem, mam nadzieję. Tak, przerwało w bardzo ciekawym momencie, bo mówiłeś, że będziesz miał czas halo, na taki mały powrót. Halo, halo. Okej, okay, tak, jestem już z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Tak, okay. No i mam wielką nadzieję, że ten czas biegu do Rzymu właśnie mi na to pozwoli przemyśleć sobie różne sprawy, poukładać w głowie i wrócić trochę odmienionym. No bo wierzcie mi, przebiec 1500 kilometrów to zmienia człowieka. Przebiec przez całą Polskę tak samo, czy po prostu pójść na pielgrzymkę na parę dni, bo wcale nie trzeba robić takich szalonych rzeczy jak ja. Wystarczy po prostu na miarę własnych możliwości wyznaczyć sobie jakiś cel, który będzie trudny, ale będzie do osiągnięcia i pozwoli troszkę pozmieniać w życiu i w głowie. Więc takie właśnie pielgrzymki są dla mnie do tego okazją. Mhm. Czyli cel jest w zasadzie pielgrzymkowo-modlitewno-sportowy. Powiedz mi, co planujesz w Rzymie w takim razie, bo załóżmy, że bez problemu udać się dobiec, w razie problemów maszyna Roberta Lewandowskiego cię tam postawi na nogi. Co w Rzymie? To jeszcze zanim co w Rzymie, to jeszcze jest jeden aspekt mojego biegu, to jest aspekt charytatywny, dlatego że w trakcie każdego z moich biegów zbieram też pieniądze dla potrzebujących osób, zawsze to są osoby chore na nowotwór, przynajmniej tak było do tej pory. I w tym roku też będę zbierał dla Hani Zając, chorej na nowotwór mózgu, ona ma zaledwie 8 lat, jest z moich terenów, ze Śląska. No i chciałbym jej pomóc, bo wykorzystując zainteresowanie mediów, wykorzystując to, że największe ogólnopolskie media będą mówiły o tym biegu, to bardzo często udawało mi się przekierować ludzi na zbiórkę, która będzie prowadzona w internecie i w ten sposób oni wpłacali pieniądze. No i tak jak biegłem przez Polskę, uzbierało się ponad 30 tysięcy złotych dla Dominiki chorej na nowotwór, więc teraz to jest taki kolejny aspekt, ten czwarty, oprócz pielgrzymkowo-modlitewno-sportowego, to jeszcze jest ten charytatywny, więc to tak. A co w Rzymie? W Rzymie, jak dobrze pójdzie, i o tym ci mówiłem tak w kuluarach przed spotkaniem. Tak, dlatego o to pytam. Powiem ci, że poza moją dziewczyną jesteś pierwszy, który się o tym dowiedział, więc jesteś zaraz po mojej dziewczynie, Maciek. To jest zaszczytne miejsce, powiem ci. To jest zaszczytne miejsce, zdecydowanie. No i sprawa dotyczy tego, że dzwoniłem do księdza, który zajmuje się audiencjami u papieża Franciszka i powiedział, że nic nie obiecuje, ale jest duża szansa, że dostaniemy się ja i moja ekipa na audiencję prywatną do papieża Franciszka już po tym, jak dobiegnę do Rzymu. W trakcie audiencji środowej będzie taki moment, że papież podchodzi do grup, które przyjechały do tych osób, które dostały się na tę prywatną audiencję i będzie chwilka na to, żeby uścisnąć rąsie papieżowi. Zamienić kilka słów, więc to byłoby takie cudowne ukoronowanie mojego biegu, więc mam nadzieję, że tak będzie. Tam też będę miał w Rzymie kilka wywiadów, między innymi z panią Magdaleną Wolińską Riedi, która jest korespondentką TVP na Watykanie, w Radiu Watykańskim też mam być. Którą gorąco ode mnie pozdrów. Pozdrowie gorąco. Mam nadzieję, że jakoś, że właśnie się spotkamy, ale to już jest umówione, więc miejmy nadzieję, że tutaj nic się nie wydarzy, że nie będzie nawrotu pandemii i pani Magda będzie musiała gdzieś pojechać do Bergamo czy gdzieś indziej. No, tak. No myślę, że nie, więc oby tak było. Też pandemia trochę może pokrzyżować moje plany, ale w zeszłym roku pokrzyżowała, a w tym roku już jestem zaszczepiony, moja ekipa też. Mamy te certyfikaty i wydaje się, że to nie powinno już być kłopotów z przekraczaniem granic i oby tak było. Przez najbliższy miesiąc to będzie już dobrze, naprawdę. Każde dobre dzieło, słuchajcie, miewa swoje problemy. Miejmy nadzieję, że pandemiczne problemy tutaj się nie pojawią.
Ja wiem, Szetomek, że na Tomka drodze do tego biegu też parę kłód spadło i zaraz o to spytam, ale zanim o to spytam, to słuchajcie, mały przerywnik słowno-muzyczny, żebyście wiedzieli, gdzie w ogóle trafiliście w odmętach YouTube'a. Cześć, jeśli to wideo Ci się podoba, to mam dwie prośby. Pierwsza prośba, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem. Dzięki niemu YouTube pokaże go większej liczbie osób. I drugie pytanie, druga prośba. YouTube pokaże ten materiał jeszcze większej liczbie osób, gdy zostawisz pod tym materiałem komentarz. Więc mam prośbę, żebyś zostawiła lub zostawił pod tym materiałem komentarz. To może być nawet komentarz w rodzaju pozdrawiam Cię Maćku, dzięki za materiał, albo Maciek, jesteś głupi. To dla YouTube'a nie ma żadnego znaczenia, ponieważ liczą się interakcje. I druga prośba, jeżeli to, co mówię, Twoim zdaniem ma sens, bardzo proszę o subskrypcję kanału. Dlaczego? Dlatego, że YouTube bardzo lubi twórców, którzy mają dużo subskrypcji i ich materiały wyświetla jeszcze większej liczbie ludzi. W myśl ewangelicznej zasady, że ten, kto ma, temu będzie dodane, a ten, kto nie ma, zabiorą mu nawet to, co miał. Dzięki wielkie i zapraszam do dalszego oglądania materiału, który Ci niechcący przerwałem, za co gorąco, ale to gorąco przepraszam. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że nawet jak napiszecie, że jestem głupi, to to nie przeszkadza zarówno YouTube'owi, jak i mi. Myślę, że Tomkowi. No ja bym nie napisał. Odnośnie jeszcze komentarzy, to myślę, że też jest dobra pora, żeby zachęcić Was do zostawienia w komentarzach jakichś intencji, które Tomek będzie mógł, w intencji których będzie mógł ofiarować niedogodności po trasie. Natomiast właśnie a propos niedogodności, Tomku, co tam się odwaliło? Bo słyszałem, że Twój bieg był przez moment zagrożony. Jak to wygląda? No, odwaliła się gruba sprawa zasadniczo, dlatego że wydawało mi się i byłem przekonany, że już jest wszystko zaklepane i w kwestii sponsorów, i w kwestii finansowych rzeczy, które są dosyć istotne, no bo jednak cały bieg kosztuje prawie 40 tysięcy złotych. Tutaj trzeba wynająć kampera, opłacić ekipę, wyżywić nas przez ponad miesiąc, zapłacić za paliwo, ubezpieczenie i tak dalej. No i tę kwotę udało mi się uzbierać dzięki wsparciu różnych sponsorów, mimo pandemii, więc jestem im bardzo wdzięczny. No jeden z głównych sponsorów, do którego próbowałem się od miesiąca dobić, w pewnym momencie przestał odbierać mój telefon, odpisywał mi ciągle, gdzieś tam mnie zbywał, że jest na urlopie, żebym potem zadzwonił, żebym zadzwonił w sobotę, w poniedziałek, kiedy tam jeszcze. W końcu przestał odbierać telefon, zablokował mnie, próbowałem się skontaktować na Messengerze, Messengera też zablokował. No i zamiast dać mi odpowiedź, że po prostu nie ma możliwości, nie da mi tych 10 tysięcy, których potrzebuję, bo jest pandemia, bo coś się wydarzyło, nie wiem, no to tak się zachowywał strasznie niepoważnie. No i z tego powodu też mój bieg stanął przez moment pod znakiem zapytania, no bo jak ja pobiegnę, skoro nie mam 10 tysięcy złotych i jak ja zapłacę za te wszystkie rzeczy, na które się zdecydowałem. No i w tej chwili wygląda sprawa w ten sposób, że wiem, że sobie jakoś poradzę, to znaczy albo pożyczę od taty, jak mi będzie brakowało, albo jakoś jeszcze sam zarobię, bo jeszcze zostało troszkę czasu, te 10 dni, żeby coś wymyślić. Jest też zbiórka na Patronite, gdzie można mnie wesprzeć w zamian za różne ciekawe nagrody, bo można dostać i pocztówkę z Rzymu, i moją książkę, w której piszę o tym, jak biegłem do Santiago de Compostela. Można wygrać plan treningowy, który Wam ułożę, czy spotkać się ze mną na treningu, czy po prostu na kawie. No a każda z tych nagród zostanie jakoś tam opłacona przez Was i w ten sposób pomoże mi dobiec do Rzymu. Zbiórka na Patronite będzie trwała do końca biegu, czyli aż do 3 października i w tym czasie po prostu każda wpłata mi pomoże. No a tak naprawdę jeśli by znalazł się jakiś sponsor, który jeszcze teraz chciałby mnie wesprzeć w zamian za reklamę, którą jeszcze mogę zaoferować, bo jeszcze dosłownie w ciągu kilku dni można jeszcze dorzucić loga na moją koszulkę, w której pobiegnę, w której się będę pojawiał w największych materiałach właśnie w różnych mediach, czy na ściankę na konferencję prasową, na kampera, który będzie ze mną jechał i przejeżdżał w eskorcie policji przez Częstochowę, czy przez Gliwice, czy przez inne miasta nawet za granicą. To wszystko przyciąga uwagę, to wszystko jest ciekawym kontentem i mam wielką nadzieję, że znajdzie się ktoś, dla kogo to też będzie stanowiło wartość
i po prostu zechce mi pomóc, to byłoby naprawdę super. Więc no, wysypała się taka sprawa, ale ja nie jestem osobą, która się łatwo poddaje i rezygnuje, bo coś tam, jakaś kłoda pod nogami, tylko trzeba sobie z tym radzić i mam wielką nadzieję, że też sobie poradzę i że najwyżej po prostu, nie wiem, kartę kredytową wezmę czy coś innego. No, no nic, ważne, żeby się bieg odbył. I no i myślę, że martwiłbym się, gdyby, wiesz, na przykład połowa sponsorów mi się wysypała. To jest jeden ważny, ale jednak to nie jest sytuacja bez wyjścia, więc jest wyjście i bardzo będę wdzięczny za to, jeśli ktoś pomoże mi z niego skorzystać. Oczywiście podlinkujemy wszystkie te patronajty w opisie filmu. Film nagrywamy, słuchajcie, dziś 20 sierpnia w piątek i jeszcze dziś on zadebiutuje na kanale, więc te parę dni, przez które jakiś większy sponsor może wejść, to się dzieje w czasie rzeczywistym. No dobrze, to czyli tak, możemy ci pomóc przez Patronite'a, możemy pomóc obejmując jakiś, prawda, większy sponsoring i dzięki temu zgarniając świadczenia reklamowe. Oczywiście możemy ci pomóc też odmawiając zdrowaśkę w intencji, na przykład tajemniczego sponsora, który nie doszedł do skutku, żeby na przykład stał prawą nogą, zadzwonił do ciebie i mówi: Tomek, pomyliłeś mi się z innym Tomkiem, to nie 10, tylko 20, proszę bardzo. No to się przyda, to myślę, że cała nowenna by była potrzebna, ale trzeba wierzyć, tak? Tak jest, do końca. Powiedz mi, bo faktycznie myślę, że wiele osób z towarzystw ujęła twoja historia. Wiem, że tam coś Janek, Balaszek, chyba Piotrek, Ślązak, coś tam próbują ci pomóc. Powiedz, jak to też wygląda? Czy twoje wyobrażenia zbudowane przez Piotrka Mostowskiego, że spotykają się ludzie i mówią o swoich potrzebach, czy faktycznie twoje potrzeby też zostały usłyszane? No jak najbardziej, ja w ogóle jestem w szoku cały czas, powiem ci, bo tak naprawdę ludzie, których nigdy wcześniej nie znałem, poznaliśmy się przez internet, nawet się na oczy nie widzieliśmy, teraz mi pomagają po to, żebym ja mógł spełnić swoje marzenie i tak właśnie z Jankiem Walaszkiem. Po pierwsze odezwałem się do niego w sprawie ubezpieczenia, więc zostałem jego klientem i załatwił mi o połowę taniej ubezpieczenie na cały bieg do Rzymu. To jedna kwestia, ale też bardzo się zaangażował, żeby właśnie znaleźć sponsorów, żeby jeszcze jak najwięcej osób się dowiedziało, więc dzięki wielkie, Janek, jeśli to słyszysz, to po prostu szapoba, dziękuję, musimy się spotkać na trening, bo ty masz w tym roku przebyć 40 kilometrów i ja ci w tym pomogę. No a druga osoba to właśnie Piotr Ślązak, który właśnie dzięki Piotrkowi miałem dzisiaj rozmowę z księdzem prałatem, który zajmuje się audiencjami u papieża i też z panią Magdaleną Wolińską-Riedy. Nigdy w życiu bym nie miał takich numerów w telefonie, gdyby nie Piotrek, więc dzięki wielkie. No to świetnie. No, więc to te dwie osoby i właśnie Piotrek Mostowski, który mnie tutaj wciągnął, to właściwie jego cała zasługa, że tutaj się pojawiłem. A tobie, Maciek, też dziękuję, że jesteś taki otwarty, że kurczę, takiego szalonego sportowca na swój kanał zaprosiłeś. Właściwie też nie znając mnie wcześniej specjalnie, więc po prostu fajnie. Dzięki, że masz taką otwartość. No wiesz, ja gdy byłem piękny i młody, czyli przed wojną, też trochę biegałem. Którą wojną? No właśnie, i to jest dobre pytanie, ale niestety na świecie cały czas jest tyle wojen, że można sobie dopasować. Tomku, to pogadajmy jeszcze chwilę o twoich planach długofalowych, bo tu mówisz o przebiegnięciu Stanów wzdłuż i wszerz. Co się kryje za tym projektem i co? Rozumiem, że przez Polskę było 18 maratonów, do Rzymu 36, no to teraz wypada, żeby 72 maratony były w Stanach. Czy tak to skalkulowałeś? Nawet więcej, powiem ci, bo bieg przez Stany Zjednoczone liczyłby ponad 5000 kilometrów, a to oznacza, że to byłoby ponad 120 maratonów, czyli 4 miesiące biegania dzień z rzędu maratonu. Jest kompletne szaleństwo, dlatego daję sobie na to 3 lata. Natomiast wcześniej, jeszcze przed tym biegiem przez Stany, mam w planach taki bieg do Jerozolimy. To jest taki mój cel, o którym jeszcze mało komu mówiłem, więc jesteście jednymi z pierwszych.
No wow. I rzecz jest taka, że no żeby przebiec 5000 kilometrów, to ja też nie jestem na tyle szalony, żeby porwać się na to po przebiegnięciu 1500. I moim celem jest pobiec do Jerozolimy za rok albo za dwa lata. Też przeżyć taką pielgrzymkę biegową, ona będzie trwała 2 miesiące. Też właśnie wynająć kampera, załatwić ekipę, zebrać sponsorów, więc jeśli ktoś byłby chętny, może nie w tym roku, ale za rok czy za dwa, to też serdecznie zapraszam. Będziemy mieli dużo czasu na przygotowania, na omówienie wszystkich spraw. No i bieg do Jerozolimy to są 3000 kilometrów, więc tutaj to będzie takie przygotowanie do biegu przez Stany, który mnie tak rajcuje, że już się nie mogę doczekać, dlatego że tutaj w ogóle historia jest zupełnie niezwykła, bo poznałem takiego chłopaka, który też chce to zrobić. Poznałem go w trakcie mojej wyprawy na Mont Blanc, która się niestety nie udała, ale właśnie cudownym momentem było to, że w chwili, kiedy ja taki cel straciłem, kiedy wiedziałem, że już tam nie wejdę, pojawił się ten pomysł właśnie biegu przez Stany, bo jego wcześniej nie było. A tu okazało się, że nie dość, że jest ten pomysł, to jeszcze wymyśliłem ja, bo ja mam takie szalone pomysły, że zrobimy z tym chłopakiem najdłuższy na świecie wyścig. To znaczy wyścig biegowy przez Stany Zjednoczone. Polska kontra Ameryka. I to by było fajne, między innymi ze względu na to, że medialnie by się to też pewnie szerszym echem odbiło. Amerykanie są takimi patriotami, że myślę, żeby tam kibicowali mocno Polacy, mam nadzieję też. No a w tym wszystkim byłaby kolejna zbiórka charytatywna, którą można by było mocno popromować i no i to byłoby już za 3 lata, więc taki jest właśnie mój cel. No ale najważniejsze mimo wszystko w tej chwili dobiec do Rzymu. Ja jestem marzycielem, ale dobrze wiem, że jeśli się teraz ten bieg nie uda, no to co ja będę planował te Stany, więc teraz muszę spiąć 4 litery i zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby uzbierać pieniądze, żeby wystartować 29 sierpnia z Częstochowy i 3 października dobiec do Rzymu, a o Stanach i o Jerozolimie będę myślał potem. No to jak mawiają Amerykanie i jak na pewno mawiał Forrest Gump, sounds like a plan, więc mam nadzieję, że ten plan się wypełni. Dzisiejszym moim gościem był polski Forrest Gump z Toszka, czyli Tomek Sobania, który już niedługo stanie w blokach startowych w Częstochowie, a później przebije swą muskularną piersią linię mety na placu Świętego Piotra. Tego Tomkowi życzę i wy pewnie też życzycie. Napiszcie w komentarzach, czy życzycie temu Tomkowi. Po drugie, napiszcie w komentarzach, w jakiej intencji Tomek może biec za was. No i po trzecie, napiszcie w komentarzach, jak bardzo postanowiliście się zaangażować w tę zbiórkę na Patronite, no bo to też jest niebagatelna sprawa. Oszczędźmy tacie Tomka ryzyka kredytowego. Jak twój tata ma na imię, Tomek? Emil. Już mi raz pożyczał kasę na wydanie książki, więc wolałbym, żeby... Tak, niech pan Emil ma spokojniejsze życie. Możemy to wziąć na swoje barki i pan Emil będzie spał spokojnie. Dzięki wielkie, Tomku, za wizytę. Życzę powodzenia. A na ostatnie 30 sekund jeszcze pokażemy wam inne filmy, między innymi z Jankiem Walaszkiem i Piotrem Szlązakiem, o których tu mówiliśmy i pewnie ich uszy spędziały w tym czasie i piekły. Więc tych dwóch dżentelmenów też będziecie mogli poznać. Dzięki wielkie, Tomku. Dziękuję wam bardzo. Dzięki, Maciek.